kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was po długiej przerwie. No rok 2021 nie był zbyt wspaniały dla mnie pod względem nagrywek na moim kanale. Tych filmików bardzo mało się ukazało w ubiegłym roku, dlatego też no nie obiecuję Wam, ale będę się starać, żeby tych filmików w 2022 było więcej. Dziękuję wszystkim osobom za wsparcie, za to, że dopytują się, dlaczego nie nagrywam, czy będę nagrywać. Starałam się odpisywać systematycznie na te pytania. Pod filmikami różne komentarze się pojawiały. Dziękuję Wam za to. Za wsparcie, za przefajne komentarze, że lubicie mnie oglądać, lubicie mój głos słuchać. Także jest to bardzo miłe. Oczywiście będę tutaj nagrywać, ale chcę po prostu w tym roku skupić się na tym, żeby ten kanał był naprawdę mój, taki na spontanie, bez spiny. To nie jest żadna telewizja, tu nie będzie żadnych nagrywek po prostu planowanych. Oczywiście to będę się starać estetycznie prowadzić ten kanał, tak jak zawsze to robiłam, przynajmniej mi się tak wydaje, bo takie komentarze też dostaję. Dzisiaj powracam do Was fajnym przepisem. Będzie to przepis typowo taki obiadowy albo obiadowo-kolacyjny. Będzie to lasagne, ale lasagne w moim wydaniu, tak jak ja zazwyczaj robię. Więc cóż, nie pozostaje nam nic innego. Jak zaczynamy? Co będziemy do tej lasagne potrzebować? Oczywiście same płatki lasagne. Możecie zrobić coś samemu. Ja tutaj mam gotowe takie suche. Nie będę ich podgotowywać. Ja tego nigdy nie robię. Ponadto sos beszamelowy. Sos beszamelowy ukaże Wam się w prawym górnym rogu. Ja już mam na swoim kanale typowy swój beszamelowy sos, więc tam możecie sobie zobaczyć, jak go zrobić. Z parmezanem oczywiście przepyszny. Z gałką muszkatołową, odrobiną. Wyśmienicie smakuje. Ponadto mięso mielone. Ja mam tutaj wołowe pudę. Możecie to zrobić tutaj z indyka. Jakie tylko mięso po prostu preferujecie, możecie to zrobić. Nawet możecie zrobić sobie z tofu. Lub taką jakąś tam podmianą mięsa, jeżeli ktoś nie spożywa mięsa. Ale ja dzisiaj robię z wołowiny. Mam tutaj 0,5 kg wołowiny. Do tego 2 kulki mozzarelli świeżej. Sos możecie użyć tutaj pesto. Ja mam tutaj 300 tak ml. No zobaczycie, żeby ten sosik był taki bardziej taki wodnity, żeby to nie było taka pulpa, nie? Jak do cannelloni musicie mieć taki gęściejszy ten sos, żeby go nadziewać. Tak tutaj może być oczywiście więcej taki wodnity. Jeżeli będzie za gęsty ta passata, to podleję troszeczkę wodą lub też rosołkiem. To musicie kontrolować. W gotowaniu to jest po prostu, nie bójcie się niczego, na swój smak. Tutaj ja Wam mniej więcej podaję moje proporcje, ale Wy musicie kombinować sobie w tych swoich przepisach. Także passata lub tam sos pomidorowy, przeciwpomidorowy, co tam używacie, ale passata, ja preferuję bardziej passatę. Pół cebulki. 2 ząbki czosnku, ja mam tutaj przyprawę włoską, paprykę słodką, będziemy tak używać łyżeczkę. No i ponadto mam tutaj na sam wierzch, będziemy dodawać pesto, tak 2 łyżki pesto własnej roboty lub też możecie ze słoiczka, no ale ja tam uwielbiam swoje pesto. I pomidory, tak, 2-3 pomidory, tu ja mam takie mniejsze, jeżeli macie takiego dużego pomidora malinowego, czy tam, to możecie użyć jednego, po prostu, żeby przykryć taką warstwą pomidora w cienkie plasty pokrojonego, ale to zobaczycie w dalszym części filmiku. Te pomidory oczywiście będą musiały być uprzednio sparzone, bo ta skórka, ona tak podczas pieczenia, ona będzie schodzić, także ja ją zazwyczaj usuwam. Więc cóż, zaczynamy! Na początku ja zagotowałam wodę, także sparzę sobie pomidory. Wezmę sobie 3 pomidory. Nacinam krzyżyk taki. I zalewam wrzątkiem.
Tak minutkę, półtorej, niech sobie poleżą i odlejemy i przelejemy od razu zimną wodą. Następnie kroję pół cebuli. Pokroimy w drobną dosyć kostkę. Do tego od razu sobie wycisnę dwa ząbki czosnku. Drugi ząbek. I możemy sobie podsmażyć. Na patelnię wlewam odrobinę oleju. Ja mam tutaj z bazylią. Możecie zwykły olej. Kamasz się nagrzeje. Sypujemy cebulę z czosnkiem. I podsmażamy. Możemy sobie na tym etapie od razu posolić. Cebulka już nam się troszeczkę zeszkliła, odrobinę podrumieniła. Wrzucam teraz mięso. Musimy sobie je podsmażyć. Rozdrabniam. Już mięsko nam się troszeczkę poddusiło. Dodaję teraz włoskie przyprawy. Jeżeli nie macie tej włoskiej przyprawy, możecie dodać oregano, tymianek. Zrobię sobie taką samą przyprawę po prostu. Ja mam tutaj gotową włoską przyprawę, dlatego też używam jej. Do tego łyżeczka papryki słodkiej. Chwilę podsmażcie. No i wrzucamy tą pasatę. Ja sobie troszkę popłuczę ten sól. I wlewamy. Razem może 400 ml tutaj płynu mam. I taki ma być ten sos, taki luźny, nie gęsty. Żadnych mąk tutaj nie używam. Jeżeli chcecie, możecie sobie podlać tutaj też winem czerwonym, wytrawnym odrobinę. Też podkręci ten smak. Ale to niekoniecznie, to już... No i to zagotujemy i sos praktycznie gotowy. Ja jeszcze sobie spróbuję oczywiście. Jest dosyć pikantny, słony. Dodam odrobinę soli.
Ten sos musi być wyrazisty, ponieważ przyjdzie tutaj makaron, dlatego też musi być nawet siutkę, jak jest osolony, to ten makaron wyciągnie tą sól i musi być on, aby odrobinę był zasłony ten sos, taki bardzo wyrazisty. Do tego dodam, zmniejszę sobie gaz, bo on już się przygotował ten sos. To jest kwestia teraz tylko doprawienia. Przemieszam i spróbuję. Pycha. Ja dodam sobie łyżkę syropu z agawy lub cukru, możecie sobie dodać. Kto nie lubi, może pominąć, bo za chwilę będą komentarze. O, dodatkowy cukier. No, dodatkowy. Ja lubię, zbalansuję troszeczkę nam ten sos, będzie taki słodko-kwaśny. Ok. Perfekcyjny. Wyłączam. Jeszcze może przegotuję go troszkę. Wyłączamy. I bierzemy się do drugiej czynności, czyli obieranie pomidorów. Teraz sobie obiorę pomidory ze skórki. Ona już jest sparzona. Zobaczcie, jak fajnie odchodzi. Przelana zimną wodą i obieram. I tak musimy sobie obrać wszystkie, chyba że macie jeden taki większy i wam wystarczy. Przygotowam sobie żaroodporne naczynie. Ja mam tutaj 20x20, wejdą mi tutaj dwa takie płaty lasagne. Na początek zaczniemy sobie od sosu, może sosu beszamelowego. Tak, zaczniemy od sosu beszamelowego. To sobie rozsmaruję taką jedną nabiereczkę. No i składamy jeden płat i drugi. I teraz wrzucamy sobie mięsko z tym sosem pomidorowym. I tak zrobimy do wykończenia składników. Teraz wrzucamy sobie. Tą jedną warstwę zostawiamy bez sosu beszamelowego, więc pod spodem był sos beszamelowy, nie będziemy powtarzać. Dociskam następne płaty. Tak. Sos beszamelowy. I następne. Może mi wyjdą trzy, może mi wyjdą trzy teraz. Nie, jednak nie. Dociskam. Następną część. Okay.
Następna. Cyk. I następną dociskamy. Już trzeba wyleć wszystko. Usmarujemy. No i teraz pójdzie na to jeszcze jedna warstwa. Dociskam. Tak. Na to pójdzie sos beszamelowy. Skrobimy sobie w sześciutko całe dobro. Musimy przykryć doskonale tym sosem, aby ta lasagna nie wysychała. Teraz pokroję pomidora w plastry. I rozłożymy sobie po całej lasagni. No, w ten sposób. Te plastry mogą być dosyć grubsze, takie. Na tak pokrojone pomidory kroimy plastry mozzarella. I na każdy plaster pomidora staramy się włożyć tą mozzarellę. Lub połówkę. Tak przygotowane lasagne. Przetrę tutaj. Tak przygotowaną lasagne pokrywamy teraz pesto. Zapewniam Was, że to jest naprawdę przepyszna lasagna. Teraz sobie wrzucę na każdy plaster tej mozzarelli pesto. Już wygląda smakowicie, jeżeli się zapiecze. Pieczemy ją w 200 stopniach lub z termobiegiem 180. I tak pieczemy ją, jeżeli w 200 stopniach to 30 do 40 minut. Musicie patrzeć, jak makaron, oczywiście te płaty zmiękną, troszeczkę się podrumieni. Jeżeli za bardzo będzie Wam się ten ser tutaj rumienił, to przykryjcie po prostu sobie folią aluminiową i bez problemu. Tak przygotowaną lasagne możecie od razu stawić do piekarnika i piec, lub też włożyć do lodówki, przygotować sobie rano, a wieczorem po prostu tylko przychodzicie z pracy i zapiekacie. My widzimy się po upieczeniu.
Tak, kochani, prezentuje się lasagna świeżo po upieczeniu. Odstawiamy sobie ją albo w piekarniku przy uchylonych drzwiczkach, lub też wyciągamy na blat i tak 15 minut, żeby się tak związało, bo jeżeli będziecie odpowiednio od razu kroić po upieczeniu, to oczywiście będzie Wam się rozwalać, tak to się zwiąże i będą takie fajne takie kosteczki będą wychodzić z tej lasagni. A tak prezentuje się już po upieczeniu, po przekrojeniu. Mam nadzieję, że ten przepis przypadnie Wam do gustu. Komentujcie, próbujcie moich przepisów i oczywiście koniecznie dajcie znać, czy Wam się podobało. A ja tym przepysznym akcentem żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia! Bye!